W Słońcu zmieści się ponad 1 000 000 kul ziemskich. Nowe badania wykazują, że między 20 a 35% Słońc zjada swoje własne planety. Z kolei 1/4 układów planetarnych orbitujących wokół gwiazd, takich jak Słońce, miały chaotyczną przeszłość. Ciało niebieskie, które daje życie, również je zabiera. Wszystkie planety w naszym Układzie Słonecznym obiegają Słońce w dość jednolity sposób. Trwa to najprawdopodobniej od momentu ich powstania, ale nie w każdym przypadku. Ta chaotyczna egzystencja oznacza, że kiedyś w Układzie Słonecznym znajdowało się mnóstwo planet, które najwidoczniej Słońce postanowiło spalić. Nasz Układ jest rozłożony idealnie, to znaczy tak, żeby grawitacja żadnej planety nie wpływała na inne. Ta Jowisza jest znacznie większa od Ziemi. Gdyby nasz dom zanadto zbliżył się do tego olbrzyma, stalibyśmy się kolejnym jego naturalnym satelitą. Jowisz jest tak wielki, że gdyby Ziemia była rozmiarów winogrona, on w porównaniu do niej byłby piłką do koszykówki. Nawet dzięki najlepszej technologii na świecie trudno stwierdzić, czy gwiazdy rzeczywiście pożerają swoje planety. Najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi na tę wątpliwość jest obserwacja układów binarnych. Mówiąc prościej, to dwie gwiazdy orbitujące wokół wspólnego środka. Zwykle obie powstają w podobnym czasie, z podobnych gazów i w tych samych warunkach. Wniosek jest taki, że powinny mieć mniej czy bardziej podobną strukturę. Gdy otwieramy oczy nad ranem, wita nas światło słoneczne, które pokonało 1 000 000 kilometrów od gwiazdy. Im bliżej niego jesteśmy, tym jest gorętsze, ale promienie pochodzące od Słońca zawierają pewne składniki chemiczne, które czynią je wyjątkowymi. Są to lekkie pierwiastki – tlen, węgiel, wodór i hel. Oczywiście występuje w nich również wiele innych, ale te są najważniejsze. Analiza tych elementów pozwala poznać historię Układu Słonecznego w wystarczającym stopniu, aby stwierdzić, jak bardzo był chaotyczny lub spokojny. Naukowcy przestudiowali 107 układów binarnych, w skład których wchodzą dwa Słońca, podobne do naszego. Porównali i skontrastowali je, żeby sprawdzić, jak bardzo się od siebie różnią. Zauważyli, że cienkie zewnętrzne powłoki jednych gwiazd mają inną budowę niż ich towarzyszki. Wszystkie Słońca budują pewne lekkie pierwiastki, ale w skład niektórych, znajdujących się niedaleko Słońca, wchodzą pierwiastki charakterystyczne dla skał – żelazo, krzem czy tytan. Zwykle występują one na płaskich i utwardzonych powierzchniach. Tutaj jednak widzimy je dryfujące w kosmosie. W porównaniu do innych warstw, ta cienka i zewnętrzna jest wyjątkowo bogata w żelazo. Wiele gwiazd powstaje w parach, nawet w naszej Drodze Mlecznej. Oznacza to, że nasze Słońce jest wyjątkowe, ponieważ nie ma swojego partnera. Według niektórych teorii w odległej przeszłości mogło utracić swojego towarzysza z układu binarnego. Przypuszcza się, że tym zaginionym przyjacielem może być gwiazda o nazwie HD186302, oddalona od nas o 184 lata świetlne. Gwiezdny żłobek to miejsce, w którym swój początek mają tysiące gwiazd. Składają się z gazu i pyłu, stopniowo zapadając się pod wpływem swego własnego ciężaru. W ten sposób mogło powstać nasze Słońce nieco ponad 4,5 miliarda lat temu. Gdy gwiazdy są wystarczająco dojrzałe, wyruszają w kosmiczną podróż ze swymi towarzyszami. Naukowcy twierdzą, że nawet 85% wszystkich gwiazd może wchodzić w skład układów binarnych lub bardziej złożonych, jednak ponad połowa z nich to pary binarne. Jedyny problem jest taki, że nie zobaczymy ich, ponieważ wieki temu zeszły ze swych pierwotnych orbit, ale ich ślady możemy odnaleźć chociażby w obłoku Oorta. To ogromna gromada kosmiczna składająca się z komet, kosmicznego gruzu oraz lodu znajdujących się na granicy Układu Słonecznego. Ponieważ grawitacja Słońca tam nie sięga, swobodnie sobie dryfują i mogą zostać w każdej chwili zepchnięte z orbity w głębiny kosmosu. Taki lot w otchłanie niczym się nie różni od podróży w dowolny zakątek wszechświata. Powodem, dla którego niektóre z tych lekkich elementów zawierają pierwiastki skalne, zwykle występujące na powierzchniach planet, jest fakt, że Słońce zbiło je z orbit i pożarło, gdy znalazły się wystarczająco blisko. Ma to również miejsce wtedy, gdy gwiazda nie rusza się, zwiększa swoje rozmiary i zaczyna pochłaniać wszystko w swoim najbliższym sąsiedztwie. Naukowcy mówią, że pożarcie planety skutkuje chaotycznymi i tak szybkimi obrotami, że niekiedy ulega ona rozerwaniu na strzępy.
ale bez obaw. Szanse na to, że Słońce pożre którąkolwiek swoją planetę w najbliższej przyszłości są naprawdę małe. Gwiazdy powstają, gdy ogromna chmura wodoru i helu rozrasta się do takiego stopnia, że zapada się pod swym własnym ciężarem. Ciśnienie wzrasta i osiąga ekstremalne poziomy gorąca, którego nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Ostatecznie atomy wodoru tracą swoje elektrody, powodując ich wzajemny zapłon i uwolnienie energii, zwalczając przy tym słabnącą grawitację. Ale jeśli to grawitacja zwycięży, gwiazda rozrośnie się i stanie się czerwonym olbrzymem. Wtedy po około miliardzie lat wodór znajdujący się w jądrze zewnętrznym zostanie wytrącony, a pozostałe jego cząsteczki zaczną dryfować w kosmosie. Z czasem one również ulegną zapłonowi z otaczającymi je pierwiastkami. Jak tylko wodór całkowicie się wypali, czerwony olbrzym pod wpływem grawitacji zmniejszy się do rozmiarów białego karła. Z kolei, gdy gwiazda dokona żywota, jej pozostałości wyrzucą w kosmos tony gazu i pyłu. Naukowcy uważają, że nasze Słońce potrzebuje od 7 do 8 miliardów lat, aby osiągnąć ten etap. Nawet jeśli faktycznie tak się stanie, nie nastąpi to z dnia na dzień. To długotrwały proces trwający wiele milionów lat. Co by się jednak stało, gdyby Słońce postanowiło pożreć naszą planetę w tak błyskawicznym tempie? Ziemia w kilka chwil zrobiłaby się znacznie gorętsza. Najmniejsza zmiana temperatury może być katastrofalna w skutkach. Czapy lodowe mogą błyskawicznie stopnieć i zalać wszystkie kontynenty, nawet najmniejsze wysepki leżące w najbardziej odludnych zakątkach świata. A im goręcej, tym więcej zaśnieżonych obszarów by stopniało i zmieniło się w rozległe pustynie. Niektóre miejsca by spłonęły, a nasze przedmioty codziennego użytku stopniałyby na naszych oczach. Wnętrze Ziemi również by się rozgrzało, wywołując masowe erupcje wulkanów na całym świecie. Pod wpływem ciepła Antarktyda stopniałaby wraz z jej wulkanami. W kilka chwil cała planeta stanęłaby w ogniu, a następnie eksplodowała w maleńkie odłamki dryfujące w nieznanych nam zakątkach kosmosu. Ale spokojnie, coś takiego na pewno się nie wydarzy. W razie gdyby Słońce faktycznie zaburzyło rotację Ziemi, skutki byłyby zgoła inne. Owszem, zrobiłoby się gorąco, ale pole magnetyczne chroni nas przed promieniowaniem Słońca. Gdybyśmy wypadli z naszej orbity, pole to uległoby poważnemu zaburzeniu, a ludzie spłonęliby żywcem. Siły grawitacji byłyby co najmniej niestabilne. Co za tym idzie, prawa fizyki rządzące naszym życiem stałyby się całkowicie chaotyczne. Musimy poczekać jeszcze 5 miliardów lat, żeby Słońce zmieniło się w czerwonego olbrzyma. Rozrośnie się do takiego stopnia, że wchłonie Merkurego i Wenus. Niewykluczone, że Ziemię również. Gdyby zbliżyła się do Słońca o zaledwie 1,5 miliona kilometrów, stałaby się niezdolna do podtrzymywania życia. Wydaje się, że to dużo, ale tak naprawdę to tylko czterokrotność dystansu od Ziemi do Księżyca. Analiza składu chemicznego promieni w dalszych układach słonecznych pomogłaby astronomom znaleźć planety podobne do Ziemi. Ponieważ atmosfera otaczająca te gwiazdy zmienia skład chemiczny, moglibyśmy sprawdzić, który z układów miał względnie spokojną przeszłość. Najważniejsze dla nas to zaobserwować, czy planety mają właściwy cykl orbitalny. Jeśli nie napotkamy innych problemów, możemy śmiało założyć, że dana planeta przeszła podobne etapy rozwoju co Ziemia, jeszcze przed pojawieniem się ludzi. Ale będzie to długotrwały proces, ponieważ w pobliskiej przestrzeni kosmicznej są miliony gwiazd podobnych do naszego Słońca. Szanse znalezienia planety podobnej do Ziemi są zatem niemal bliskie zeru. Gdyby jednak to się udało, należy się liczyć z tym, że może istnieć na nich życie. Nie dowiemy się, czy jest inteligentne, ale mogło przejść podobną ścieżkę ewolucji co my.